Shalom, cześć! Dzisiaj kontynuujemy z językiem hebrajskim i dzisiaj nauczymy się kolorków, bo bez kolorków nic nie będziemy mogli opisać. Zaczniemy od bardzo ważnego koloru, którym to jest kolor biały. Biały po hebrajsku będzie lawan. Zapiszemy w taki sposób. To jest tylko kawałeczek białej kredy, ale damy sobie radę. Lawan. Lamet, bet, nun sufit. Lawan to jest przymiotnik rodzaju męskiego. Jeśli chodzi o rodzaj żeński, to będzie lewana. Lewana. Wow. Lewana. Wszystko to samo, tylko dodajemy hej na końcu, co świadczy nam o rodzaju żeńskim. Jeśli chodzi o przymiotniki w języku hebrajskim, generalnie przymiotniki, to stawiamy je zawsze po rzeczowniku. Na przykład powiemy. Powiemy daf lawan. Daf lawan. Co by znaczyło biała kartka. Daf lawan. Albo simla lewana. Co by znaczyło nam biała suknia. Flaga izraelska jest kahol lawan, degel kahol lawan, czyli biało-niebieska. Teraz wezmę inny kolor i od razu będzie kolor lawan, czyli kahol, niebieski. Kahol w rodzaju męskim albo kchula w rodzaju żeńskim. Kula. Chaf, het, waw, lamet i hej na końcu, co świadczy o rodzaju żeńskim. W tym przypadku, bo nie zawsze. Możemy powiedzieć na przykład Shamaim kulim. Pamiętamy, że w liczbie mnogiej końcówka zazwyczaj to jest jud, mem dla rodzaju męskiego, czyli im, albo waw, tet dla rodzaju żeńskiego. Waw, taw, czyli ot. Shamaim, czyli niebo, zawsze używa się w języku hebrajskim w liczbie mnogiej. Kulim. Następnym kolorem będzie katom, czyli pomarańczowe. Chaf, taf, waw i końcowe mem. Nie wiem, czy to jest do końca pomarańczowe, ale możemy sobie wyobrazić, że jest. W rodzaju żeńskim będzie ktuma. No i odpowiednio ktumim i ktumot dla liczby mnogiej. Możemy powiedzieć na przykład perach katom. Czyli pomarańczowy kwiatek. Perach katom. Następnym kolorem będzie cechow. Cechow znaczy żółty. Cechow dla rodzaju męskiego, ale już cechuba dla rodzaju żeńskiego. Cechuba. Ponieważ dochodzi tutaj do takiego zjawiska, że w literce B pojawia się dagesh. I dlatego jest czytana jako B, nie jako W w poprzednim przykładzie. Możemy na przykład powiedzieć Szemesz cachow, żółte słońce, bo słońce jest żółte. Szemesz. Następnym kolorem będzie jarok. Jarok, czyli zielony. Jarok w rodzaju męskim, jud, rejsz, waw, kuf, albo
Jeruka w rodzaju żeńskim. I odpowiednio jerukim w jerukot. Jerukim w jerukot. Proszę nie mylić ze słowem jerakot, co znaczy warzywa. Chociaż tak łatwo można go zapamiętać. Jerakot. Tutaj różnią się tylko literką waw w tym miejscu. Można powiedzieć na przykład Cmachim Jerakot. Zielone rośliny. Cemach. Czyli roślina w rodzaju, czy w liczbie mnogiej. Rośliny, czyli Cmachim i Jerukim. Na drugim miejscu mamy przymiotnik. I teraz możemy przejść do koloru segol, czyli fioletowy. Segol, sgula, sgulim, w zgulot. Można na przykład powiedzieć sefer segol. Sefer, czyli książka. Sefer segol, czyli fioletowa książka w tym przypadku. Następnym kolorem będzie kolor szachol. Jest to kolor czarny, ale na czarnej tablicy raczej nie dam rady czarnym kolorem czegoś zapisać, dlatego będzie to kolor biały. Szachol. Szchora. Czyli czarna. Szchorim. Czarni lub czarne rzeczy w rodzaju męskim. I szchot. W rodzaju żeńskim liczby mnogiej. Wow. Dobra. To jest prawie czarne. Szchot. Można powiedzieć na przykład kumkum szachol. Kumkum to zabawne słowo, znaczy czajnik. Kumkum szachol, czarny czajnik. Powracając jeszcze do koloru białego, bo tak naprawdę wszystkie kolory już się nam skończyły, powiem tylko, że Tel Awiw jest często nazywany Ha'ir Levana. Napiszemy to tutaj sobie. Ha'ir. Ir, czyli miasto. Ha, to jest rodzajnik. I Ha'ir Ha'Levana. Białe miasto, bo wtedy jak powstawało w latach 20. i 30., całe centrum było zabudowane architekturą w stylu Bauhaus. Też możemy ją widzieć w Niemczech, w kilku innych miejscach na świecie. I głównie budynki w tym stylu były budowane w kolorze białym. Też to było niezbędne w Tel Awiwie przez klimat, przez to, że było tak gorąco, białe budynki najmniej przyciągały do siebie ciepło. I teraz, kiedy się spotkamy z takim określeniem, to już będziemy umieli to powiedzieć po hebrajsku. Dziękuję.